Państwa, książka nazywa się Każdy głos się liczy, Every Vote Counts. Ma trzech autorów, dwaj pozostali, Jarosław Rzeczkowski, którego absolutnie każdy tu zna, oraz Wojtek Słomczyński, który jest matematykiem z UJ-u i którego pewno większość z Państwa nie zna, a jest synem Joe Alexa, jest synem starego Słomczyńskiego. Jeśli chodzi o tych dwóch kolegów, no to oni oczywiście odcisnęli swoje piętno na dyskusji dotyczącej wyborów. Mianowicie, być może Państwo pamiętają takie pojęcie kompromisu jagiellońskiego. To był ich pomysł na to, jak rozłożyć siłę głosów w Radzie Unii Europejskiej. I to było oczywiście dosyć tak dobrze umotywowane. I oczywiście nie odegrało absolutnie żadnej roli politycznej. Znaczy było tylko chwalone przez naukowców. Jeśli chodzi o mnie, no to najstarsi z Państwa pamiętają być może, że ja pierwsze seminarium na temat ordynacji wyborczej tutaj wygłosiłem w 1992 roku, czyli już mnóstwo lat temu. I od tego czasu staram się trochę śledzić, co się dzieje i trochę też czytać od czasu do czasu, a jeszcze częściej zrzymać się, słuchając, co inni o tym mówią. Jakśmy wymyślili, a właściwie pomysł był Karola, żeby napisać taką książkę, to wydawało nam się, że naszym celem powinno być napisanie takiej broszurki, która byłaby jakąś taką pomocą naukową dla nauczycieli, którzy uczą o społeczeństwie czy tam czymś takim. Ale w trakcie pisania nam się to rozrastało. Jedna z przyczyn jest taka, powiedziałbym, psychologiczna. To jest tak, że jak trzech profesorów się do czegoś weźmie, to każdy chce pozostałym zaimponować, że coś wie, coś pamięta, jakąś erudycją błysnąć. I to w związku z tym się robiło coraz grubsze. W końcu książka, która ukazała się tydzień temu, ma ponad 400 stron. Jest pełna przypisów, anegdot i różnych takich rzeczy. Na przykład pierwsze motto pierwszego rozdziału to jest cytat z Polityki Arystotelesa, gdzie ten wybitny człowiek mówi, że właściwie podstawą demokracji powinno być losowanie na urzędy, albowiem próba wybierania tych urzędników prowadzi do korupcji politycznej. A z kolei ostatni rozdział ubarwia cytat z naszego, a też i pewnie części z Państwa ulubionego filmu Rejs. Mianowicie w pewnym momencie, w czasie posiedzenia Rady Rejsu, w czasie posiedzenia tego plenarnego uczestników Rejsu, profesor Suszko, logik, pyta, no dobrze, a jakim sposobem wybierzemy sposób głosowania? Sposób wybierania, być może powiedzieć. No więc jest tam mnóstwo takich ciekawostek, anegdot i tak dalej. I z tego powodu książka z jednej strony stała się być może dla niektórych bardziej czytelna czy strawna, a być może dla niektórych trochę przeładowana. Zaczyna się od takiego wstępu historycznego. No właśnie opowiadamy o tym, jak to było w Atenach, jak to było wsparcie. Jak widać są takie żarciki rysunkowe pasujące do treści książki. Wśród starych... Przepraszam, to jest Karola jakiś kupel, którego nazwisko tutaj jest, ale ja nie pamiętam w tej chwili. Jest dużo tych rysunkowych dowcipów i one są na temat, to znaczy facet czytał naszą książkę i ją komentował latami rysunkowymi. Tutaj, żeby Państwu pokazać, jakie duże znaczenie tak naprawdę i przez wiele wieków losowanie miało i jak ono właściwie rywalizowało z głosowaniem, no to pokazany jest schemat wyboru doży weneckiego, który to schemat, czyli ta ordynacja wyborcza, no była bardzo długo stosowana, prawda, przez 5 wieków. Była wielorundowa, składała się z 5 rund, i w każdej z tych rund tworzone było ciało,
złożony po części z ludzi wybieranych, a po części z ludzi losowanych. Oczywiście patrycjuszy, tam prawa wyborcze nie były powszechne, jak się Państwo pewno domyślają. No więc tak to niesamowicie czasami ludzie komplikowali. I jak powiadam, no długo, prawda, tutaj to widać, że no do końca XVIII wieku, to w niektórych miejscach, tak jak w Wenecji, właściwie cały czas rywalizowały te sposoby wybierania przez głosowanie z tymi przez losowanie. No dzisiaj praktycznie nie losuje się żadnych władz państwowych. A niektórzy mogą powiedzieć, że szkoda. W tym rysie historycznym sporo uwagi poświęcamy wyborom w Kościele katolickim. Cała historia zmian w ordynacji wybierania papieży jest tam opisana, łącznie z niewielkimi zmianami tej ordynacji dokonanymi przez Jana Pawła II i tymi niewielkimi zmianami natychmiast usuniętymi z ordynacji przez Benedykta. Ale to są drobne sprawy. W skrócie powiem, że Jan Paweł II uważał, że gdyby konklawę strasznie długo nie mogło wybrać papieża tą większością 2/3, to wtedy redukowano by te wymagania do zwykłej większości, a Benedykt powrócił do tego, że można ich zagłodzić, ale muszą wybrać 2/3, 2/3 musi wybrać. Zwykle spotyka się takie zdanie, że Kościół katolicki jest niezwykle hierarchiczną instytucją, no bo tylko papieża się wybiera, a to całe, prawda, diecezjalne te nominacje i tak dalej, to są nominacje, a nie te zakony się wybierają. No właśnie chciałem to powiedzieć, ale często się właśnie zapomina, że zakony mają swoje wewnętrzne ordynacje. Nie będę oczywiście o tym mówił, o tym w książce jest trochę. Powiem tylko, że zakon dominikanów ma najstarszą działającą ordynację, która jest najstarsza demokracja. Jest stosowana całkowicie, absolutnie bez zmian od tam chyba, nie wiem, 13 roku. Także taki rys historyczny jest. Oczywiście piszemy dużo o sejmach polskich, ale to pewnie większość z Państwa zna. Tam oczywiście znowu jest sporo szczegółów i anegdot. No o tym chyba nie ma co tutaj mówić. Może o takim małym paradoksie powiem, który tam bardzo podkreślamy. Mianowicie wszyscy wiedzą, że wśród różnych przepisów, które uregulowała Konstytucja 3 maja, było zniesienie liberum veto. No więc jednym z wkrótce rezultatów tego zniesienia było obniżenie ceny zatwierdzenia przez polskie sejmy rozbiorów. Bo gdyby było liberum veto, to trzeba by wszystkim zapłacić posłom. A tak wystarczyło tylko połowie i może jeszcze jednym. W dodatku jeden mógłby się oprzeć wszystkim. A nawet mogłoby się zdarzyć, znaczy, że jeden by się oparł. Rejnał nie musiałby jeść szkła. Tak. No więc takie te wszystkie rzeczy tam można znaleźć w książce. Następnie sporo uwagi poświęcamy wyborom prezydenckim i tutaj zauważamy, że w niektórych krajach te wybory są jednorundowe, a w niektórych są dwurundowe, tak jak w Polsce, i że dwurundowość wyborów jest prezydenta jest olbrzymią zaletą i że są przykłady, na przykład Chile i wybór Pinocheta, w którym mniejszościowy, ale oczywiście zdobywający najwięcej głosów, a bardzo radykalny kandydat został prezydentem, no i jak Państwo wiedzą, następstwa tego były fatalne. Inny zabawny przykład, w drugą stronę działający, to jest przykład Portugalii, która po rewolucji goździków w pewnym momencie wydawało się, że zaczyna być niestabilna i że stare może wrócić. No i tam znowu, z kolei dzięki temu, że były dwie tury wyborów, to nie zwycięzca pierwszej tury wygrał całe wybory dzięki wielkiej mobilizacji, no, tych, którym rewolucja Goździków bardzo się podobała. To wszystko oczywiście tam w szczegółach jest opisane.
Dużo miejsca poświęcamy Stanom Zjednoczonym, no bo to są spektakularne wybory. Na przykład taka mapka tam jest, prawda, z ostatnich wyborów, jak to ten to kolegium elektorskie działa. Przy okazji sporo jest informacji o tym, czego, jak się z daleka jest, jak się nie mieszka tam w Stanach, to, to ludzie nie wiedzą, no nie wiedzą, że dużo więcej jest kandydatów niż tych dwóch w wyborach, że właściwie każdy wybierając ma tam 10 czy 12 kandydatów, na których może oddać głos. Oczywiście opowiadamy, jak to Ross Perot był jedynym po wojnie kandydatem, który taką popularność zyskał, że nawet wdarł się do tego zastrzeżonego dla tych dwóch frontrunnerów klubu debat telewizyjnych, prawda, uczestniczył w debatach telewizyjnych. To o tym sporo jest. Następnie naturalnie mówimy bardzo dużo o bardzo dużo mówimy o wyborach parlamentarnych. No i naturalnie mówimy o tym zasadniczym podziale na ordynacje proporcjonalne i większościowe. Pomyślałem sobie, że chociaż oczywiście tutaj nie streszczam tej książki całej, to akurat o tym, o tej tabelce powiem, ponieważ w swoim czasie profesor Białynicki zapytał mnie, jak to jest, bo czytał polską ordynację wyborczą i jego zdaniem w ogóle nie można zrozumieć, jak to się wybiera tych posłów w Polsce. Więc profesorowi Białyńskiemu na jakiejś karteczce wyjaśniłem, pomyślałem sobie, że może jeszcze też ktoś tutaj jest, kto nie wie, jak to się robi. Sposobów w ogóle jest dużo, prawda, przeliczenia głosów na mandaty. Ja jeszcze wyjaśnił, po co? Ja tylko tutaj mówię o metodzie, która się nazywa w Europie metodą Donta, w Ameryce to ona się raczej nazywa metodą Webstera. W ogóle jest tak, że ojcowie założyciele amerykańscy praktycznie wymyślili wszystko, co w tej chwili w Europie stosowane i żaden z tych pomysłów po pierwsze nie został zastosowany w Stanach na większą skalę, a prócz tego Europa z takich czy innych względów odmówiła tamtym prawa tego priorytetu, prawda? Więc wszystko ma Don't, Saint-Leguet, Saint-Leguet to z kolei Jefferson wymyślił, prawda? Więc to, tak. Dobrze, ale ja chwilę o... Ale nie o patentu. Nie, tak. To było Stowarzyszenie Radzieckie, co powiedziałem naukowie. Zawiecili, no. Naszli, no nie. Abnaróżyli, no nie zawiecili. No nie zawiecili. Dobrze, proszę Państwa, ja uważam, to może jest takie ważne, że warto powiedzieć. No wyobraźmy sobie, że mamy ileś tam partii uczestniczących w wyborach i w pewnym okręgu wyborczym. Oni zdobyli, to jest jakoś w procentach tutaj, ale w zasadzie naprawdę, jak to się liczy, to są liczby głosów. Zdobyli tam tyle głosów, prawda? No i teraz, żeby tą metodą Donta rozdzielić mandaty, no to trzeba wyniki, te prawdziwe wyniki, podzielić przez kolejne liczby naturalne i wpisać do tej tabelki. No i to jest tutaj pracowicie podzielone. I teraz, kto dostaje mandat? No dostają mandat ci, którzy mają największe tutaj liczby w tej tabelce. A gdzie to dzielenie się kończy? Wie pan, można sobie podzielić daleko, tylko po co? No właśnie, ale jest na razie. Nie, nie ma granicy żadnej. Prawie, bo przez 7 teraz podzielić, to byłaby 1 i... Nie, to wynik jest tego, ja odpowiem na to pytanie inaczej. Otóż, jak się ma już tą tabelkę, którą można naprawdę ciągnąć bardzo długo i tylko po co, to trzeba wiedzieć, i tutaj chcę powiedzieć, że to jest najważniejszy parametr ordynacji wyborczej. Trzeba wiedzieć, ile wynosi liczba posłów w danym okręgu. Jak mam liczbę posłów, ona w większości okręgów w Polsce wynosi tam powiedzmy 10 lub 11, to znajduję 10 największych liczb, one tutaj są zaznaczone kolorowo i patrzę w każdej kolumnie, ile takich liczb jest. I wobec tego ci niebiescy dostają 5 mandatów, zieloni 3. Chyba już pan rozumie, dlaczego nie warto dalej dzielić. Bo i tak już te liczby będą mniejsze. No dobrze, ale ja chcę powiedzieć tutaj coś, co uważam, że też każdy
obywatel tego kraju, a także innego, powinien wiedzieć. Mianowicie, że ograniczona liczba mandatów przyznawana w okręgu wyborczym określa pewien naturalny próg. Mianowicie zobaczcie Państwo, że ci, którzy 5% dostali, to przy 10-mandatowym okręgu nie dostają żadnego mandatu. A więc, poza tym, co każdy wie, że w Polsce jest tak zwany próg prawny, to widać, że wielkość okręgu wprowadza swój własny próg, który akurat w Polsce jest, ponieważ powiedziałem, że 10-11 mandatowe są okręgi, jest mniej więcej podobny. Ale z drugiej strony ale 5% przy 10 mandatach to jest pół mandatu, więc z tego można i tak. No to mniej więcej w ten sposób należy rozumieć. Ale proszę Państwa, oczywiście też każdy jest świadom tej dyskusji, tego nacisku niektórych kręgów, żeby większościową ordynację wprowadzić. I no, jeden z argumentów przeciwko temu jest, że w Konstytucji napisano, że ma być proporcjonalne. Otóż jest wyjście, jeżeli to się rozumie tą tabelkę, to jest wyjście, które nie narusza Konstytucji, a zbliża nas do większościowej. Wystarczy podzielić te okręgi na mniejsze kawałki i zmniejszyć liczbę M. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj w tym samym głosowaniu rozdziela się tylko 5 mandatów. No to 5 największych liczb to jest ta. Czyli tylko dwie partie by dostały, ci by 3 i ci 2, prawda? To jest prawie jak w większościowej ordynacji. To warto wiedzieć. Jeszcze można bardziej przykręcić. No bardziej, ale jeżeli ktoś by powiedział, że jeden mandat jest rozdzielony, to już przepraszam, ale nawet sędziowie Sądu Konstytucyjnego uznaliby, że to jest zawracanie. No, prawdzie jestem pewny. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, ale oczywiście te JOW-y słynne, no to tutaj jest w zasadzie, jeśli chodzi o pyszczenie, to jest sporo zwolenników jednomandatowych okręgów wyborczych. I one mają liczne zalety. Ja specjalnie nie jestem tutaj jakimś ostrym krytykiem, ale ci, którzy o tym dyskutują, no powinni trochę chociaż wiedzieć o tym, a nie posługiwać się hasłami. Otóż znaną i ciekawą trudność i okazję do manipulacji wprowadza podział na okręgi, na te jednomandatowe okręgi wyborcze. I to jest zilustrowane tutaj bardzo prostym rysunkiem. Wyobraźcie Państwo, że współzawodniczą dwie partie, fioletowi tam i zieloni, czy jacyś, i że mi tutaj w tym obszarze mamy 4 mandaty do rozłożenia, do rozdania. I jak patrzymy na poparcie w tych okręgach, to z gruba patrząc wydaje się, że one jest równe. To oznacza, że bardzo ciężko przewidzieć wyniki wyborów tutaj w tych 4 okręgach. No, ciut się wahnie na fiolet i wygra fiolet, ciut się wahnie na zieleń i wygra zieleń. Ale jeżeli ja miałbym prawo do dzielenia tego kwadratu na okręgi wyborcze, to mogę, proszę Państwa, nachachmęcić. Dlaczego? No na przykład gdybym bardzo lubił fioletowy, to bym tak to podzielił, żeby w jednym z okręgów napchać mnóstwo tych zielonych. To jeżeli średnio było równo, to w 3 pozostałych oczywiście będzie przewaga fioletowej. Oczywiście w takim przypadku tej równowagi można zrobić dokładnie przeciwnie. Można fioletowych zapchać do getta, no i w tych pozostałych wygrają zielony, prawda? Czyli w obu tych przypadkach będziemy mieli niemal gwarancję wygrania 3-1 zamiast takiej loterii. To jest jedna z wad, to się nazywa gerrymandering w języku angielskim. I się robi w Ameryce często. A także i w Anglii, i to jest cały czas kłótnia. Ale w Ameryce też, gdy chodzi o te lokalne. Absolutnie. Tak, to jest cały czas problemem jednomandatowych tych ordynacji. To ma prawo nakreślić. Ale proszę Państwa, wszystko ma swoje odwrócenia. Mianowicie w czasach promowania praw czarnoskórych w kilku przypadkach udało się zwolennikom tych równościowych historii przeforsować pozytywny gerrymandering. To znaczy tak zrobić, żeby czarnoskórzy mieli większe szanse niż te statystyczne, właśnie przez rysowanie okręgu wyborczych. Także
Gerrymandering ma dwie, jak gdyby, strony medalu. A dlaczego to się nazywa gerrymandering, to w książce jest, ale to nie powiem. Dobrze, proszę Państwa, a teraz jeden z obrazków, który ja szczególnie lubię i cenię w tej książce. To jest historia parlamentaryzmu brytyjskiego od roku 1830 do naszych czasów, do ostatnich wyborów, które Cameron tam wygrał. Mianowicie ta historia tutaj zarazem ilustruje coś, co się nazywa prawo Duvergera, a zarazem pokazuje, że to prawo to nie jest prawo z fizyki czy matematyki i ono tak mniej więcej działa. Mianowicie to prawo powiada, że jak się ma te jednomandatowe okręgi wyborcze, to prędzej czy później, raczej prędzej, prowadzi to do dwupartyjnego systemu, do dominacji dwóch partii. I rzeczywiście w dużej mierze tak jest, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest to bardziej niż widoczne. I nawiasem mówiąc, jak taka mała partia, to jeszcze prawie jej nie ma jak w głowie, na sztandarach pisze, że oni są zdajowani, to jedno, to właściwie pewne, że tak, że to by ich wykończyło, ale zarazem, że mogą tak gadać, bo oni nigdy tego nie przeforsują. To sobie no dobrze, to proszę Państwa, to popatrzmy. To ciemne to są konserwatyści, to są torysi. Widać, że już wtedy no, była to potężna partia. Ale żółte to są liberałowie. I widać, że do końca właściwie XIX wieku, czy tam do roku 1910 czy 15, to były te dwie dominujące partie. To, co tu jest szare, to jest ten plankton. Zawsze plankton w Wielkiej Brytanii był, no w szczególności tam są te partie tam szkocka, irlandzka czy tam walijska, regionalne partie, które naturalnie w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych mają swoje obszary, gdzie mają prawo i pewną łatwość dominowania i wobec tego oni zawsze są w parlamencie. No dobrze, natomiast tutaj coś się stało, mianowicie laburzyści się pojawili. Jak być może Państwo wiedzą, partie pracy właściwie ufundowały związki zawodowe brytyjskie, prawda? Dochodząc do wniosku, że zamiast demonstrować i robić strajki, żeby tam było 8 godzin dzień pracy i takie różne rzeczy, to lepiej jest powołać swoją partię, która będzie to walczyła w parlamencie. I tak się stało. No i tutaj widać, jak fenomenalnie szybko nastąpił wzrost ich popularności, kompletnie wygryźli tych liberałów, prawda? I od tego czasu, właściwie niemal do dzisiaj, dwupartyjność systemu brytyjskiego polega na współżyciu torysów z laburzystami. Tutaj był taki moment, kiedy to prawie już się odwróciło, to było wtedy, za czasów największych sukcesów Margaret Thatcher, tego zupełnie idiotycznego strajku górników kierowanego przez Artura Scarvilla. I wtedy omal to się odwróciło, ale się nie odwróciło. Natomiast w ostatnich wyborach, po raz pierwszy od dziesiątków lat, ja już nie pamiętam od ilu, to jest tam napisane w książce, żadna partia nie uzyskała bezwzględnej większości i po raz pierwszy od tych dziesiątków lat w Wielkiej Brytanii jest koalicyjny rząd, prawda, z liberałami. Żółci z tymi ciemnymi robią rząd Camerona. No więc, mimo wszystko, dwupartyjność jest nieuniknionym rezultatem stosowania tych JOW-ów przez dłuższy czas. Oczywiście na początku to może się różnym małym partiom zdawać, że też zaistnieją. To nie znaczy, że bardzo lokalni i mali muszą całkowicie zginąć, tylko że taki plankton, jak zresztą Państwo widzą, oglądając życie polityczne w Polsce, nie odgrywa żadnej politycznej roli. Na przykład weźmy mniejszość niemiecką. Zawsze mamy dwóch, teraz tylko jednego posła, na początku trzech. I oni oczywiście, nie pyta się nikt, za kim będą głosować, jakie jest ich zdanie. A jest jeszcze jedna rzecz. Myśmy w Polsce zrobili doświadczenie z JOW-ami, mianowicie... Mianowicie w wyniku zgłoszonej wieczorem i przegłosowanej w nocy poprawki do ordynacji wyborczej, w ostatnich wyborach Senat był głosowany
za pomocą ordynacji większościowej, tak i z tymi JOW-ami. To zresztą jest swoisty skandal, wprowadzanie zmian do ordynacji po pierwsze późno, a po drugie w sposób, który absolutnie wykluczał jakąkolwiek dyskusję. My o tym piszemy. Kontrastujemy to ze zmianą ordynacji polskiej w Nowej Zelandii, która trwała 8 lat. Wymagała dwóch referendów. Różne komisje się zbierały i takie, i szmakie propozycje dawały. I dopiero potem, za drugim razem, ludzie się opowiedzieli, nawiasem mówiąc, o odejście od systemu JOW w stronę proporcjonalności, to dopiero to wprowadzono. Proszę Państwa, to oczywiście są najważniejsze te ordynacje, ale my piszemy o różnych mniej lub bardziej wyjątkowych ordynacjach. Chwalimy dwie. Chwalimy ordynację niemiecką, której niech Państwo nie dadzą się zwieść, która nie ma nic wspólnego z większościową. Jest czysto proporcjonalna, ale jest bardzo inteligentna i łączy proporcjonalność z tym, że się ma swojego posła. Co niby i to, żeby mieć swojego posła, to jest jedna z tych zalet tych JOW, rzeczywiście. No to w Bundestagu połowa posłów jest swoich, a połowa partyjnych. Ale jest złożona. To jest bardzo złożona i ja oczywiście nie będę tutaj opowiadał. Ale jeszcze bardziej złożona, a jeszcze bardziej nam się podobająca jest ordynacja, która w dwóch krajach w Europie jest stosowana. Mianowicie w Irlandii i na Malcie. To jest tak zwana metoda pojedynczego głosu przechodniego i ja nie będę mówił, ale to wszystko są napisane. Ona jest dosyć droga w stosowaniu, teraz jest tańsza, bo już komputery powszechne są. I dwóch premierów Irlandii w latach chyba 70. próbowało się pozbyć tego syfa z tym skomplikowanym liczeniem. I poddali to pod referendum i Irlandczycy powiedzieli, że oni chcą, żeby była taka jak jest. Teraz to chyba jest mniej istotne, bo wszystko komputery robią i to, że wybór tych posłów wymaga pewnego iteracyjnego operowania, iteracyjnego algorytmu, to jest nic, prawda? Bardzo łatwo. Łatwo w tej chwili zrobić. No dobrze. Proszę Państwa, następnie pojawił się sąd. Rozdziały trochę bardziej matematyczne. Powinienem mieć jeszcze jeden slajd przed tym, tą siłą głosu. Mianowicie jest rozdział o twierdzeniach matematycznych dotyczących ordynacji. Najsłynniejsze z nich i takie prekursorskie to jest twierdzenie Arrow, czy Arrowa. Kenneth Arrow to jest żyjący jeszcze matematyk amerykański, który udowodnił jedno z takich no-go theorems. Mianowicie powiedział tak, wymienił kilka pożądanych cech ordynacji wyborczej i pokazał, że nie ma żadnej, która by wszystkie spełniała. No i to był początek, potem różni inni, różne inne zespoły cech pokazywali, że też są niemożliwe do realizacji. To jest fajne i to trochę pozwala spojrzeć z góry i powiedzieć, no panowie, no nie spierajcie się tak bardzo, nie ma idealnej ordynacji. No więc jest rozdział na ten temat. Następnie mówimy o różnicy między wagą głosu a siłą głosu. Waga głosu, no to z grubsza rzecz biorąc jest ta proporcja, ten ułamek, który nam jest przydzielony, albo ta rozmiary tej frakcji parlamentarnej, albo na przykład liczba głosów na zgromadzeniu jakiejś tym spółki, prawda? To jest waga, tak? Natomiast siła głosu to jest coś ważniejszego. To powiada, no co można zdziałać z tą wagą, prawda? I to zależy od, matematycznie to można zdefiniować jako proporcja, jako liczba kombinacji, liczba koalicji wygrywającej z udziałem tego mnie versus pełna liczba wszystkich możliwych koalicji. To bardzo grubsza, tak można powiedzieć, a o tym jest dużo. To był konik Karola.
No potem przechodzimy do rozdziału, który jest dosyć zabawny. Mianowicie nie tylko wybiera się polityków, ale bardzo często decyzje bardzo podobne do wyboru tego politycznego mamy w przypadku sportów niewymiernych, albo w przypadku konkursów sztuki, albo w przypadku działania tych paneli, które granty przydzielają, prawda? Albo jakieś nagrody naukowe, Eurowizja. Tak jest, tak. Eurowizja na podstawie takiej czerwaki. I tutaj bardzo dużo jest i o rozwiasie figurowym, i o gimnastyce, i Nadia Comaneci, i między innymi konkurs Chopinowski. To akurat ja pisałem ten fragment, muszę Państwu powiedzieć, że byłem zdumiony złożonością regulaminów, które wymyślono dla ostatniego konkursu Chopinowskiego. I w każdym punkcie tego regulaminu, na końcu było napisane, w każdym punkcie, że w szczególnych przypadkach jury może odstąpić. I prawda, to odstąpiło. Odstąpiło. W konkursie Chopinowski są 4 etapy i po 3 etapie to oni zobaczyli, że już tak namęchali ci, jak to tam, z jakimi wagami, co się będzie dodawało i odejmowało, że powiedzieli, że teraz zapominamy o całym regulaminie i zrobimy swój. I będziemy po prostu, każdy z nas pamięta i ma notatki dotyczące każdego z tych pianistów, no i ten najlepszy dostanie po prostu nagrodę. Do tego stopnia chcieli zagrać na nosie tym, co regulamin układali, że podczas gdy w regulaminie było tak, że najlepszy miał dostać 100 punktów, tam nie wiem, najgorszy, co się przewrócił do 0, no to oni wymyślili, że najlepszy będzie dostawał 1, a najgorszy 10. Odwrócili też. No i jak być może niektórzy pamiętają, bardzo dobre Rosjance dali pierwszą nagrodę. Dowcip jakiś na ten temat. No, to jest teraz to. Ten rozdział 12, z którego jesteśmy dumni, to znaczy zaczynamy ten rozdział stwierdzeniem, że teraz już my nie będziemy opisywać wszystkiego, a jeszcze z punktu widzenia matematyki na to patrzeć, tylko trochę wykroczymy poza swoje kompetencje, może wątpliwe kompetencje, i opowiadamy o socjologii i o takich rzeczach. Sporo piszemy o finansowaniu, przypominamy o tej antynomii, o tej niewątpliwej rywalizacji pomiędzy zwolennikami finansowania partii przez jednostki versus z budżetu państwa. Nawiasem mówiąc, no podkreślamy na przykład takie rzeczy, o których pewno mało osób wie, że firmy w Stanach Zjednoczonych nie mogą dotować kandydatów, ale oczywiście prezesi firm mogą. I właśnie w zeszłym tygodniu zwiększono ten pułap, bo tam był maksimum, teraz ono jakoś zostało zwiększone. Ale na przykład w Anglii firmy mogą i konserwatystów finansują. Dlaczego? No dlatego, że od samego początku Labour Party dostawała pieniądze od związków zawodowych i tego oczywiście też nie można zerwać. Także wszystko w zasadzie można znaleźć, wszystkie opcje tak zwane, wszystkie pomysły można znaleźć. No dobrze, a teraz jest słynna mapa, którą większość państwa, Struzika, tak, którą większość państwa już widziała. To nie myśmy zrobili, to jest dzieło profesora Sleszyńskiego z jakiegoś takiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, czy może czegoś takiego. I to jest mapka, w której zaznaczono kolorami liczbę nieważnych głosów w wyborach tych samorządowych, ostatnich, w wyborach do sejmików wojewódzkich. No i te ciemne, czerwone kolory to są te duże liczby. Proszę zobaczyć, ten kolor startuje od 10, czyli 10% nieważnych głosów, a tutaj są tylko te głosy nieważne, które są nieważne w wyniku dostawienia drugiego krzyżyka. No i bardzo łatwo zobaczyć, że tu daje się bez wrysowania wyznaczyć granicę województwa mazowieckiego. Poza Warszawą. Tak. Inna uwaga, którą oczywiście warto zrobić, że właściwie wszystkie wielkie miasta są zielone, czyli tam nie oszukiwano. Ale ludzie się mniej znają, więc... A też i pewno znaczenie samorządowych władz na tym szczeblu jest mniej widoczne w Warszawie czy w Białymstoku niż w jakiejś wsi pod
Ale ja, więc to jest oczywiście coś uderzającego, ale ja tutaj zwracam uwagę Państwa na inną jeszcze dodatkowo, inną cechę tego obrazka. Zauważcie Państwo, że no nie tak gęsto jak w mazowieckim, ale też jest dużo bardzo tych paskudnych wyników. Tutaj, wszędzie, gdzie jest ludność, gdzie się zmieniały te ludnościowe, prawda, sytuacje po wojnie. Natomiast wszędzie tu, gdzie jest rdzenna ludność... Może również zmieniło się na południu, w Kotlinie Kłodzkiej tam nie ma oszustw. No dobrze, bo tam Kołysz była. Ja nie twierdzę, że ja tutaj... Statystycznie wyraźna jest różnica między tym obszarem, a tym obszarem, bo Zielona Góra to nie jest... Tak, który też byłby, proszę Państwa, całkiem jasny, gdyby nie te oszustwa tutaj w województwie mazowieckim. Ale cały Dolny Śląsk, Płocko i tak dalej. Tak, ale nie są dobre i Katowice nie są dobre z jakiegoś powodu. W każdym razie warto się może też i temu przyglądać z tego punktu widzenia. I aż dziw bierze, że mimo iż ta matka jest znana politykom i to politykom właściwie wszystkich partii, to nie wywołało to ani dyskusji publicznej na forum politycznym, ani w mediach. Jedyna gazeta, która opublikowała na jakiejś 7 czy 10 stronie tą mapkę i to w takich wielkości, była Rzeczpospolita, jeszcze oczywiście pod starym kierownictwem, ale tam też to nie wywołało specjalnego zainteresowania. Moi znajomi dziennikarze, kiedy braliśmy się do już składania do końca tej książki i ja pokazywałem im tą mapkę, powiedziałem, że my to opublikujemy, niektórzy z nich sugerowali, że ktoś doradzi nam jednak, żeby tego tam nie umieszczać. No nie doradzi. No więc na szczęście nie mieli racji. My się nie ma. A poza tym wydaje mi się, że książka jest tak gruba, że tego nie zauważył też nikt z tych przeglądających. Ja nie mówię, że to cenzorzy przeglądają, ale książka była recenzowana, ja nie powiem przez kogo, ale przez wybitnego specjalistę od prawa konstytucyjnego, który nam mnóstwo komplementów trawił. W szczególności najbardziej mi się podobało, że on ma zamiar to swoim tam doktorantom pokazywać, żeby dowiedzieli się, jak należy pisać, żeby to się dało zrozumieć. Co bardzo nam się spodobało. Miał swoje uwagi, różne zresztą dziękujemy tam, miał swoje uwagi takie krytyczne, na przykład, co charakterystyczne dla zarzutu ze strony prawnika i oczywiście bardzo słuszne, że dosyć lekkomyślnie żonglowaliśmy pojęciem system wyborczy i ordynacja wyborcza. No to dla, oczywiście jest naprawdę co innego, bo ordynacja to jest ten dokument prawny. Kilka jeszcze tego typu uwag. Zauważył na przykład, i to już muszę powiedzieć, że pokazuje, że jest to fachowiec, że niejasno wytłumaczyliśmy, kto i jak miał 3/5 głosy za każdego niewolnika na początku Stanów Zjednoczonych, bez znaczenia niewolnictwa. Myśmy tak napisali, że można było sądzić, że ten farmer miał. Nie, to stan miał. Większa reprezentacja była jakiejś tam Alabamy, bo było dużo niewolników. Nie ma. No, tak to jest, jak się czyta dużą książkę, to nie jest łatwo uniknąć różnych błędów. Pewno błędy tu jeszcze są. No dobrze, a teraz, proszę Państwa, piki Putina. To jest bardzo prosty wykres. Tutaj jest procentowe poparcie dla danej partii, to jest histogram, a tu jest liczba okręgów wyborczych, w których ta właśnie partia dostała takie właśnie poparcie. Zwycięzcą oczywiście była jedna Rosja i to jest ten wykres. Poparcie jest na jakimś... Zwycięstwo. Aha, jak to w końcu wyszło? No tak, jak się policzyło głosy, to kto dostał krzyż? Tak, rozumiem. Liczba głosów po prostu. Procent, nie liczba, procent głosów. No to proszę Państwa, przede wszystkim widzimy piki Putina, mianowicie przy wszystkich wielokrotnościach piątki są lokalne maksima. No to cząstki. Tutaj wyraźnie jest jakieś skwantowanie. Wyraźnie jest jakieś skwantowanie. Kwantowy efekt Holka. Kwantowy efekt Holka. Kwantowy efekt Putina proponuje, żeby
Proszę Państwa, jak się jest fizykiem, to intuicyjnie człowiek się domyśla, że to tak z grubsza jeden gaussowski. No to jest duża liczba przypadkowej. Oczywiście to może być jakieś bardziej skomplikowane, jak jest jakaś wielka różnica regionalna, czy coś takiego, prawda? Ale żeby było tak, że tu jest taki ogon i jeszcze maksimum jest przy 100%. I takich zwierząt nie ma. Ale te czerwone też mają. Tak, bardzo ciekawa rzecz jest z komunistami i z tymi tam jabłkami i innymi. Mianowicie też jest pewna anomalia. Po pierwsze mają pik, tak? Mieli dostać 25 i dostali. Ale jest jeszcze inna anomalia. Jest maksimum przy zerze. Czego też zupełnie nie zdarza się. To znaczy uważam, że te głosy to są tutaj właśnie. Analizę... Jednym słowem jest tutaj periodyczny warunek. Analizę, proszę Państwa, statystyczną wyników tych wyborów akurat parlamentarnych do Dumy Rosyjskiej dokonano na różne sposoby i to nie przypadkiem sami fizycy, a zrobili to i też nie przypadkiem wszyscy Rosjanie, nie przypadkiem wszyscy pracują na Zachodzie. W szczególności ten rysunek został zrobiony przez Rosjanina, który w Amsterdamie na uniwersytecie jest. I bardzo podobnie właśnie taki sam zrobił niemal jednocześnie inny fizyk, który w Wiedniu pracuje. Ten obrazek bardzo szybko rozszedł się i Hillary Clinton już 3 dni po wyborach powiedziała, że ma dowód, że one były sfałszowane. Nie, moim zdaniem nie pochodziło to od CIA czy NSA, tylko właśnie pochodziło od jakichś może CIA analityków, którzy dostrzegli szybko te dane w internecie i podsunęli. Wall Street Journal opublikował ten obrazek. Potem, być może Państwo pamiętają, że w Moskwie były demonstracje, to spore demonstracje przeciwko, prawda, protestujące przeciwko procesom. Oni mieli powiększony ten obrazek, to potem Wall Street Journal jeszcze raz to opublikował, już jako zdjęcie z tej demonstracji, no, żeby się popisać, że są dobrzy. No i tak to, proszę Państwa, się sprawy mają. Zaraz, a jak tłumaczą się te 5-procentowe piki? No jakiś przyszedł naczelnik i powiedział, wy znajecie towarzyszy, u nas będzie 75. Rozumiem, to po prostu liczby. Przecież nie powiedział, że 63,5. No bo tak, trzeba było to jakoś eksplodować. Dlaczego pierwszy sekretarz w Polsce dostawał 99,7, premier 99,5? No właśnie. Nie, no to jest oczywiste, że tutaj były jakieś zadania do wykonania. I zostały być. I zostały wykonane. Polska ordynacja przypomina, do Parlamentu Europejskiego przypomina niemiecką i rozdziela mandaty, mamy ich 51 dla Polaków, mandaty w skali całego kraju pomiędzy partie metodą Donta, czyli tak jak Państwa to uczyłem. Tylko tyle, że trzeba dużą tabelkę, bo 51 największy liczb trzeba daleko jechać na. Ale to nie koniec, bo pytanie jest, ponieważ wszystko jest jednak w 13 okręgach, to pytanie jest, w którym okręgu te mandaty ta partia dostała. I tu jest pewna zagwozdka, mianowicie stosuje się tutaj metodę tak zwanych udziałów i największych reszt i dzieląc liczbę wszystkich głosów, które partia dostała, przez tą liczbę mandatów, które ona powinna dostać z tego rozdziału Donta, dostaje się coś, co się nazywa udział, a co w naszej książce w niektórych miejscach jest nazwane kwota, co mi się bardzo nie podoba, ale jakoś w Słomczyński zwyciężył. No dobrze, więc udział się wyznacza. I teraz patrzymy w każdym z tych, to nie są województwa więcej, prawda? W każdym z tych 13 okręgów, ilu gości z danej partii dostało taki udział. No i jak dostali, to zostają posłami. Ale w ten sposób nie daje się rozdzielić wszystkich mandatów, ponieważ się nie chce dzielić, prawda? No to wtedy się tak zwanym największym resztą daje te pozostałe mandaty. I tu jest pewna
pewna osobliwość i wada tej ordynacji, mianowicie tak jak jest no, trochę jednak rozdrobniona ta scena polityczna w Polsce, no to tylko niewiele, pewnie dwie największe partie mają szansę w niektórych okręgach dostać więcej niż jeden mandat uczestniczyć. W tym podziale tej etapy, bo jak jest 51 mandatów i powiedzmy po 20 dostaną te największe partie, no to, a 13 jest okręg, no to w niektórych mają tak. Ale one wystawiają po 10 kandydatów, bo jakoś tak wypada. I jaki jest tego rezultat? No taki rezultat jest, że tak naprawdę na szczeblu spotkań z wyborcami odbywa się znacznie mniej bitwy z konkurentami z innych partii, co bitwy pomiędzy kandydatami tej samej partii. No wiadomo na przykład, że zwolennicy Boniego teraz ze zwolennikami Zaleskiego się tłuką, w cudzysłowie tłuką, ale raczej się podgryzają, prawda? I tak dalej. To w każdym okręgu prawie. Bo wtedy zwiększają szanse tego kandydata, że podskoczy dłużej i się załapie. No tak, no chodzi o to, że Bonik tam gdzieś jest pierwszy, a Zaleski trzeci, no i ci, którzy lubią Zaleskiego, chcieliby, żeby on wszedł. No to jednym ze sposobów faworyzowania jego jest podgryzanie Boniego, ale to oczywiście karta nie ma. Bardzo partyjny, każda partia tak robi, a w pewnym sensie im mniejsza, tym bardziej, dlatego że tym mniejsza jest szansa, że w ogóle prawda? Na przykład w SLD to jest po prostu bitwa na noże. Ale bo oni mają szansę wprowadzić, nie wiem, 7, a jest 13 okręgów, no to, to sami rozumiecie, bicie je rozumiecie. Kuriozalne, że jest to Parlament Europejski, wszędzie są różne. Wszędzie, ale wszędzie musi być to proporcjonalne. No tak. I nawet w Anglii, to jest wyjątkowa sprawa, nawet Anglicy musieli się poddać. I mają proporcjonalną ordynację. That's the way it is. Przy czym te takie dopasowania to trochę tą proporcjonalność naruszają, ale nie da się. No jak się ma, bo ten fakt taki w ciele liczy całkowicie, nie ma rozwiązania, ściśle nie ma. I to zresztą jest jedna trzecia całej tej złożoności tej historii, to jest ten problem z liczbami całkowitymi, że tych posłów nie można dzielić. Dwie trzecie posła i trzecie rozwiązanie byłoby takie, żeby nie można dzielić. Posłów nie trzeba jednak dzielić. To by sprowadzało się do ustawy. Tylko, że partia, że partia ma ból, że po prostu się wyznacza dokładnie wagę tej partii i ona się od razu przekłada. No to się nie daje, bo jak się tą wagę wyznaczy, to ona nie odpowiada całkowitej liczbie posłów. No to nic, ale ta waga później bierze udział w głosowaniach, jako ta liczba abstrakcyjna, która decyduje o większości. Tak, i w ogóle nie trzeba by więcej posłów niż liczba partii. Nie trzeba by ich 460. Tak, oczywiście. W ogóle posłowie są niepotrzebni, jeżeli jest tylko tam. Oczywiście, bo wtedy mógłby wejść po jednym pośle z każdej partii i on by miał Bardzo, tego pomysłu nie wiem, czy chyba jeszcze nigdzie nie stosowano i chętnie. Jak oszczędnie. Chętnie będę cytował pana jako. Bardzo prosty system. W pewnym sensie to jest. W pewnym sensie to jest przeniesienie z tych spółek oczywiście handlowych. To nie jest takie nowatorskie, bo tam jest właśnie. Naprawdę. Tam naprawdę jest to system proporcjonalny. Tak, wspólnota. Tak, we wspólnotach mieszkaniowych się głosuje. No właśnie, więc są takie różne. Jak się głosuje, to się działa. Jak jeszcze macie siłę, to tylko powiem o dwóch wadach naszej ordynacji sejmowej. I jedna z tych wad jest nieduża i bardzo łatwo ją zmienić, a druga jest większa i też łatwo ją zmienić, ale nikt nie bierze się do tego. Mianowicie powiedziałem Państwu o tych progach naturalnych, które są związane z tym M-em. No i powiedziałem też, że większość okręgów ma 10-11 posłów, to jest ok, taka różnica. Ale najmniejszy okręg wyborczy Częstochowski ma 7 mandatów, a warszawski teraz ma 20. No więc to już jest duża różnica właśnie w wysokości tego progu naturalnego. To oczywiście łatwo zmienić, wystarczyłoby Warszawę rozciąć na dwie i byłoby akurat bardzo dobrze. Ale jest dużo większy problem.
Wiecie, problem jest z emigrantami. Problem jest z emigrantami, których jak wiecie jest bardzo dużo, nie wiem, powiedzmy 2 miliony. I oni wszyscy mają prawo głosować tylko w Warszawie. Tak. A to oznacza kompletne złamanie proporcjonalności, ponieważ od tego mandatu w Warszawie nie przybyło. I to też oczywiście łatwo poprawić i tak większość krajów ma. Mianowicie tak zwany domicyl się ma i się głosuje, co prawda Chicago, ale na tych kandydatów z okręgu, z tego się pochodzi. A więc też w zasadzie bardzo łatwo rozwiązać. Tego niestety zmarł sędzia Ferdynand Rymasz, któremu to wytłumaczyłem i który po prostu był ciężko przerażony, nie z tego powodu, ale po prostu przejął się tym strasznie i powiedział, że on zadzwoni do marszałka, który nie wiem kto jest, ale w parę dni później już. Po telefonie? No to nie wiem, czy nie z tego. Nie, chyba nie. Nie, to było w szpitalu, on rozwieszył serca, że też się to by było na tyle. Jesteśmy gotowi za czekających na te pomoc. Proszę Państwa, anegdot i usług jest tam dużo więcej. Żarcie. To jeszcze jedną powiem. Proszę Państwa, oczywiście jest bardzo ciekawą sprawą ta historia tego, jak kobiety uzyskiwały prawa głosu i od czasu do czasu ktoś mruknie w Polsce, że w Polsce to bardzo wcześnie, tak, bo zaraz w 1918 roku, tak, a na przykład we Francji dopiero w 1945, w Szwajcarii w 1973. Tak, tak. Ale zabawna dosyć historia dotyczy Japonii i Japonek. Oczywiście tam dopiero po II wojnie światowej, pod wpływem Amerykanów, kobietom dano głos. I w pierwszych wyborach wybrano olbrzymią liczbę kobiet do tego parlamentu. Zrobiono coś, czego już nigdy potem Japonki nie osiągnęły. A dlaczego? A dlatego, że większość Japonek sądziła, że one dostały prawo głosu, ale tylko na kobiety mogą głosować. Ale to ubiegłe pomysł ma.